Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. Tradycyjnie zaczynamy je od omówienia sytuacji na rynku akcyjnym odnośnie popytu na ryzykowne aktywa, który pozostaje, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Udaje się w Stanach Zjednoczonych kreślić z sesji na sesję praktycznie nowe szczyty wszechczasów, jeśli chodzi o S&P 500 czy przemysłowego Dow Jonesa. Oczywiście spółki technologiczne mają jeszcze tutaj sporo do nadrobienia po korekcie, jaka się im przytrafiła w wyniku trochę rozczarowującego sezonu wyników za drugi kwartał. Patrząc jednak na nastroje, te pozostają dobre. Stopniowo coraz wyżej, mozolnie możemy powiedzieć, główne indeksy spinają się na północ, aczkolwiek no, taka jest charakterystyka rynku byka. Najczęściej rynek akcyjny sukcesywnie wspina się coraz wyżej. No, jeśli przytrafiają się korekty, mają one bardziej dynamiczny charakter, no ale jak najbardziej teraz widać wspinanie się na północ. No i co ciekawe, nie przeszkodziły w tym de facto wczorajsze, dużo gorsze od oczekiwań dane dotyczące nastrojów amerykańskich gospodarstw domowych. Indeks Conference Board spadł w największym stopniu od 3 lat i sygnalizuje pogorszenie konsumpcji. Uwzględniając ostatnie słabsze dane z przemysłu, no można wysunąć taki wniosek, że amerykańska gospodarka w końcówce roku może słabiej wyglądać. No ale pytanie, czy luzowanie polityki monetarnej będzie w stanie to skompensować? No rynek jak na razie zakłada, że tak. Ale tutaj kluczowym elementem w tej całej układance będzie ruszający już niedługo, bo za 2 tygodnie sezon wyników za 3 kwartał. Jeśli amerykańskie spółki po raz kolejny opublikują lepsze od oczekiwań rezultaty swojej działalności, jak najbardziej będzie to bardzo mocny argument do tego, żeby ten rynek byka w końcówce roku był kontynuowany, no szczególnie, że do wyborów w Stanach Zjednoczonych jest coraz bliżej. Zatem o ile jeśli chodzi o politykę monetarną, tutaj oczekiwania są bardzo duże, że na kolejnym posiedzeniu w listopadzie także zobaczymy podwójną obniżkę stóp procentowych, o tyle do tego czasu inwestorzy będą się przyglądać wynikom spółek, szczególnie tym z sektora technologicznego, które tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no trochę kwartał wcześniej rozczarowały. Przejdźmy teraz do poszczególnych spółek. Na początek weźmy Nasdaqa, bowiem zarówno Nasdaq, jak i niemiecka giełda poinformowały o tym, że unijni urzędnicy antymonopolowi złożyli swoje wizyty. Komisja Europejska informuje, że te spółki mogły właśnie naruszyć prawo antymonopolowe. Jest tutaj ryzyko pojawienia się, jeśli te zarzuty oczywiście się potwierdzą, kary, potencjalne kary nakładane przez Unię Europejską na spółki, które dopuszczały się takich przewinień, dochodziły nawet do 10% rocznego obrotu. Czyli to zagrożenie jest całkiem realne. Jak na razie to są tylko takie informacje, pytanie, jak poważne mogą być to zarzuty. Jeśli chodzi o rekomendacje indyków fundamentalnych, w przypadku Nasdaqa no, cały czas przeważają pozycje długie, prawie 60% to jest buy. Dzisiaj generalnie będziemy skupiać się na spółkach, które w pewien sposób no, znajdują się pod odstrzałem urzędników. Jeśli chodzi o wizę, to akcje operatora płatności elektronicznych spadły wczoraj na zakończenie sesji aż o 5%. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pozwał spółkę, zarzucając jej możliwość zmonopolizowania rynku kart debetowych. Urzędnicy oskarżyli spółkę o pewne narzucanie umów oraz płatności, które miały przyczynić się do tego, że potencjalni rywale, tacy jak PayPal czy Apple, mieli zrezygnować z konkurencji na tym rynku, co potencjalnie finalnie mogło prowadzić do wyższych cen. Zatem wczoraj ta informacja dość mocno otąpnęła notowaniami. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków fundamentalnych, to od dłuższego czasu pozostają dobre i 80% z nich to są rekomendacje pozycji długich.
Na koniec SAP, któremu także przyglądają się amerykańscy regulatorzy. Spółka jest najbardziej wartościową spółką notowaną na niemieckiej giełdzie, aczkolwiek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie, czy niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne tutaj no, nie nadużyło swojej pozycji, głównie jeśli chodzi o umowy realizowane dla amerykańskiego rządu. No, w efekcie tych doniesień spółka także straciła wczoraj w handlu ponad 3%. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków fundamentalnych, to te pozostają także bardzo dobre i prawie 70% z nich to są rekomendacje pozycji długich. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, jak zawsze, informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.